Ewangelia według świętego Jana została napisana 2 pokolenia po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Dzieje się w czasach, kiedy Jerozolima pozostawała we władaniu Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż ukrzyżowanie było karą stosowaną powszechnie przez Rzymian, żydowskie prawo go nie dopuszczało. Jezus i jego uczniowie byli Żydami. Ewangelia opowiada o okresie silnej polemiki i napięć między rodzącym się Kościołem a żydowskimi przywódcami religijnymi. Ten film jest wiernym przedstawieniem Ewangelii świętego Jana. Opowieść o Zbawicielu. Ewangelia według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie. A życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo. On to jest, o którym wam powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, ponieważ on istniał wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów. Kim jesteś? Jan nie odmówił odpowiedzi, lecz rzekł jasno i wyraźnie. Nie jestem Mesjaszem. Kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? Nie jestem. Prorokiem? Nie. A więc powiedz, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Jan odpowiedział słowami proroka Izajasza. Ja jestem głosem wołającego na pustyni.
Prostujcie drogę pańską, by pan mógł nadejść! Wysłannicy, którzy przybyli na rozkaz faryzeuszów, spytali Jana. Nie jesteś Mesjaszem, Eliaszem ani prorokiem. Dlaczego więc chrzcisz? Udzielam chrztu wodą. Ale pośród was stoi ten, którego nie znacie. On idzie za mną, ale ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyk u jego sandała. Działo się to w Betanii, na wschodnim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To właśnie ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Nie znałem go przedtem, ale przybyłem chrzcić wodą, aby on został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył. Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstąpił z nieba i spoczął na nim. Nadal nie wiedziałem, że to właśnie on, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ujrzałem to i zaświadczam, że to jest Syn Boży. Nazajutrz Jan z dwoma uczniami znowu znalazł się w tym miejscu. Ujrzawszy przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Uczniowie słyszeli to, co powiedział, i poszli za Jezusem. Jezus odwrócił się i zobaczył, że idą za nim. Czego szukacie? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz, rabi? Rabi. To słowo znaczy nauczycielu. Chodźcie. Zobaczcie. Było to około godziny 4:00. Poszli z nim, zobaczyli, gdzie mieszka, i spędzili z nim resztę dnia. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra. Spotkał on swojego brata. Znaleźliśmy Mesjasza. To znaczy Chrystusa. Chodź. 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 I przyprowadził Szymona do Jezusa. Jezus spojrzał na niego. Jesteś Szymon, syn Jana. Będziesz się nazywał Kefas. To znaczy Piotr, czyli skała. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. Dziękuję.
spotkawszy Filipa, powiedział: pójdź ze mną. Filip pochodził z Betsaidy, miasta, w którym mieszkali Andrzej i Piotr. Filip spotkał Natanela. Znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz pisał w prawie i o którym pisali prorocy. To Jezus, syn Józefa z Nazaretu. Czy stamtąd może być co dobrego? Chodź ze mną. Gdzie rabi? Rabi jest tam. Gdy Jezus ujrzał zbliżającego się Natanela, powiedział: oto prawdziwy Izraelita. Nie ma w nim podstępu. Skąd mnie znasz? Widziałem cię, kiedy siedziałeś pod drzewem figowym. Jesteś Synem Bożym. Jesteś Królem Izraela. Uwierzyłeś, bo powiedziałem ci, że widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz wiele więcej. Zaprawdę mówię wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych zstępujących na Syna Człowieczego. Dwa dni później odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Piękna para i piękne wesele. Była tam Matka Jezusa. Synu, słyszałeś to? Tak, Matko. Na wesele zaproszono także Jezusa i Jego uczniów. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają już wina. Matko, czyż to nasza sprawa? Nie nadszedł mój czas. Zróbcie cokolwiek wam powie. Stało tam 6 stągwi kamiennych, które służyły do rytualnych obmyć. Każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Napełnijcie stągwie wodą. Czas na toast! Napełnili je aż po brzegi. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Zanieśli wodę, która przemieniła się w wino. Starosta skosztował. Nie wiedział, skąd pochodzi wino, lecz słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego. Wszyscy podają najpierw dobre wino, a kiedy goście już się napiją, wtedy podają gorsze.
ty natomiast zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tak oto w Kanie Galilejskiej Jezus uczynił pierwszy cud. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Zbliżała się pora Paschy, więc Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni zobaczył siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Jakieś poruszenie w świątyni. Chodźmy! Urządził bicz ze sznurków i wypędził wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a ich stoły powywracał. Sprzedającym gołębie nakazał: zabierzcie to stąd! Nie róbcie targowiska z domu mojego ojca! Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój trawi mnie jak ogień. W odpowiedzi Żydzi rzekli do Niego: jakim znakiem udowodnisz, że masz prawo czynić takie rzeczy? Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję! Wzniesiesz ją na nowo w 3 dni? Tę świątynię budowano przez 46 lat! Ale Jezus mówił o świątyni swego ciała. Kiedy zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy Jezus przebywał podczas Paschy w Jerozolimie, wielu uwierzyło w Niego, widząc znaki, które czynił. Jezus im nie ufał, bo znał wszystkich. I nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Wiedział, co się w każdym kryje. Był wśród faryzeuszy pewien człowiek, dostojnik żydowski imieniem Nikodem. Przyszedł on kiedyś nocą do Jezusa. Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga, by nas nauczać. Nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nim. Nikt nie ujrzy Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi powtórnie. Jak można się narodzić powtórnie? Czy można wrócić do łona matki i urodzić się drugi raz? Zaprawdę mówię ci.
Nie wejdzie do Królestwa Bożego, kto nie narodzi się z wody i z ducha. Człowiek cieleśnie rodzi się ze swoich rodziców, lecz duchowo rodzi się z ducha. Nie bądź zdziwiony, że powiedziałem, trzeba się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Słyszysz jego szum, lecz nie wiesz, skąd nadciąga, ani dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Jak to możliwe? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę mówię ci. Mówimy, co wiemy i o tym świadczymy. Lecz naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy mówię o tym, co ziemskie, jak uwierzycie, gdy powiem o sprawach niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba prócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do Judei. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Jan także chrzcił w Ainu, w pobliżu Sali, ponieważ było tam wiele wody. Ludzie przybywali do niego i przyjmowali chrzest. Jana nie wtrącono jeszcze bowiem do więzienia. Uczniowie jego wszczęli spór z pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Rabbi! Pamiętasz człowieka, który był z tobą na brzegu Jordanu i o którym nam mówiłeś? On teraz udziela chrztu. Wszyscy idą do niego. Co człowiek otrzymał, jest mu dane z nieba. Możecie zaświadczyć, że powiedziałem, nie jestem Mesjaszem. Zostałem przed nim posłany. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Przyjaciel oblubieńca, który stoi, słucha go, doznaje radości na jego głos. Tej radości właśnie ja doznaję. Trzeba, aby on wzrastał, a ja bym się umniejszał. Kto pochodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Ten, kto z nieba pochodzi, jest ponad wszystkim. Mówi, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Faryzeusze usłyszeli, że Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości chrzcił nie Jezus, lecz Jego uczniowie. Gdy Jezus usłyszał, co mówiono, opuścił Judeę i udał się znów do Galilei. Po drodze musiał przemierzyć Samarię. W Samarii przybył do miasteczka Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi.
Była tam studnia Jakubowa. Jezus, zmęczony drogą, usiadł przy studni. Odpocznij, panie. Było około południa. Nadeszła Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Daj mi trochę wody. Jego uczniowie poszli do miasta, aby zakupić żywność. Jesteś Żydem, a ja Samarytanką. Jak możesz mnie prosić o wodę? Żydzi nie pili z tych samych naczyń, co Samarytanie. Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto cię prosi o wodę, prosiłabyś go o wodę żywą. Nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wodę żywą? Ojciec nasz, Jakub, pił wodę z tej studni. On i jego synowie, wszyscy z niej pili. Uważasz się za większego od Jakuba? Kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto będzie pił ode mnie, nie odczuje pragnienia. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Daj mi więc tej wody, żebym już nie miała pragnienia i nie musiała przychodzić znów do studni. Zawołaj męża i wróć tu. Nie mam męża. Prawdę powiedziałaś, że nie masz. Miałaś 5 mężów, a ten, z którym mieszkasz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Jesteś prorokiem, panie. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga? Wierz mi, kobieto. Nadejdzie godzina, że nie będziecie czcili Ojca ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Wy, Samarytanie, czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Zbliża się godzina. Nawet już jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. A kiedy przyjdzie, objawi nam wszystko. Jam jest. Ja, który z tobą mówię. Wtedy wrócili jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Lecz żaden nie zapytał, czego od niej chcesz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Chodźcie! Ten człowiek powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest co ty mówisz? Wyszli z miasta i udali się do niego. Tymczasem uczniowie prosili Jezusa, mówiąc: Rabi, jedz. Jedz, panie. A on im rzekł: Mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie, czy może ktoś przyniósł mu coś do jedzenia. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czy nie mówicie... Za 4 miesiące będą żniwa. Powiadam wam, popatrzcie na pola. Bieleją już, bo blisko są żniwa. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Sprawdzają się słowa. Jeden sieje, a drugi zbiera. Wysłałem was rządź to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili. A wy korzystacie z ich trudu. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili, aby u nich został. Pozostał zatem 2 dni. Wtedy jeszcze więcej z nich uwierzyło w jego słowa, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Po dwóch dniach Jezus wyszedł stamtąd do Galilei, chociaż sam powiedział, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Tak. Samarytanie. Kiedy przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co podczas świąt uczynił w Jerozolimie. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przybył i uzdrowił jego syna, który był umierający. Żaden z was nie uwierzy, jeżeli nie zobaczy cudów. Panie, chodź ze mną. Zanim umrze moje dziecko. Idź. Twój syn będzie żył. Człowiek ten uwierzył w słowa Jezusa i odszedł. A gdy był jeszcze w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw. Twój syn wraca do zdrowia. Zapytał o godzinę, w której nastąpiła poprawa. Około pierwszej, wczoraj po południu, opuściła go gorączka. Przypomniał sobie ojciec, że o tej właśnie godzinie Jezus rzekł do niego. Twój syn będzie żył. I uwierzył on sam oraz cała jego rodzina. To był już drugi znak, jaki Jezus uczynił od chwili przybycia z Judei do Galilei. Potem Jezus udał się do Jerozolimy na święto żydowskie. W Jerozolimie znajduje się sadzawka owcza o pięciu krużgankach, nazwana po hebrajsku Betesda. Pomiędzy krużgankami leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Był wśród nich człowiek, który chorował już od 38 lat. Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że choruje długi czas. Czy chcesz być zdrowy? Nie ma nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki, gdy poruszy się woda. Kiedy próbuję wejść, inny wchodzi przede mną. Wstań teraz. Weź swoją matę i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek.
wziął swoją matę i chodzi. On chodzi! Zdrowie! To co? Nie możemy do tego. Ale tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dzisiaj jest szabat. To wbrew naszemu prawu nie wolno ci nosić maty. Ten, kto mnie uzdrowił, kazał mi wziąć matę i chodzić. Cóż za człowiek kazał ci to zrobić? Lecz uzdrowiony nie wiedział, bo Jezus niepostrzeżenie odsunął się od tłumu. Potem Jezus znalazł go w świątyni. Wyzdrowiałeś. Nie grzesz już, aby cię nie spotkało coś gorszego. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił to w szabat. Złamał prawo. Nie można tego tolerować. Nie przestrzega szabatu. Lecz Jezus im odpowiedział. Mój Ojciec zawsze działa. Więc i ja muszę działać. Od tego czasu Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić. Bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus powiedział: Zaprawdę mówię wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, lecz tylko to, co widzi, że czyni ojciec, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła, abyście się dziwili. Tak jak ojciec wskrzesza umarłych i ich ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę mówię wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę mówię wam, nadchodzi godzina. Nawet już nadeszła ta godzina, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. I ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a którzy źle czynili, zmartwychwstaną na potępienie. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Gdybym wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. Wiem, że sąd wydany o mnie jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. Jan był pochodnią, która płonęła i dawała światło, ale wy tylko przez krótki czas radowaliście się światłem tej pochodni. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są nim dzieła, które ojciec mój dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, wydał świadectwo o mnie. Nie słyszeliście jego głosu, nie widzieliście oblicza i nie macie jego słowa, które trwałoby w was, bo nie uwierzyliście w tego, którego posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich znajdziecie życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, a przecież nie chcecie do mnie przyjść, aby mieć życie. Nie doznaję chwały od ludzi,
ale dobrze wiem, jacy jesteście. I że w swoich sercach nie macie miłości Boga. O, on bluźni! Przyszedłem w imieniu ojca mego, lecz mnie nie przyjmujecie. Bluźnierca! Nie masz prawa! Gdyby ktoś przybył we własnym imieniu, przyjęlibyście go. Od siebie wzajemnie odbieracie chwałę. A nie szukacie chwały, która pochodzi od Boga. Jak możecie uwierzyć? Nie myślcie jednak, że to ja was oskarżę przed ojcem. Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję, jest waszym oskarżycielem. Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi i mnie byście uwierzyli, o mnie bowiem on pisał. Ale skoro jego pismom nie wierzycie, jak moim słowom uwierzycie? Potem Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wstąpił na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy przybywają do Niego. Chleba, by się posilili. Mówił to, by wystawić Filipa na próbę. Wiedział bowiem, co uczyni. 200 denarów nie wystarczy, by każdy z nich mógł choć mały kawałek chleba otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł: ten chłopiec ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielkiego tłumu? Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc ludzie, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus wziął chleby i odmówił modlitwę dziękczynną. A potem rozdawał wszystkim, którzy tam siedzieli. Podobnie uczynił z rybami. Rozdając każdemu tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, by się nie zmarnowały. Zebrali więc, a ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać, aby go obwołać królem, usunął się znów na górę. Po zmierzchu uczniowie jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze. Zbliżał się do łodzi. Przestraszyli się. Nie lękajcie się. Ja jestem. Zabrali go do łodzi, a łódź natychmiast znalazła się przy brzegu, do którego zdążyli. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Zaprawdę mówię wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście do sytości. Nie troszczcie się o pokarm, który ginie. Troszczcie się o ten pokarm, który trwa na wieki. Da go wam Syn Człowieczy, jego to bowiem naznaczył Bóg Ojciec pieczęcią swojej władzy. Co mamy czynić, Panie, abyśmy mogli dokonywać dzieł Bożych? To dzieło Boże. Uwierzyć w tego, którego Bóg posłał. Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go zobaczyli i uwierzyli tobie? Co zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Zgodnie ze słowami Pisma, On dał im do spożycia chleb z nieba. Zaprawdę mówię wam, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, lecz dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam, ale nie wierzycie, choć mnie widzieliście. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale bym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Ojciec mój pragnie bowiem,
aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja Go wskrzeszę, gdy będzie dzień ostateczny. Ludzie szemrali przeciwko Niemu, bo powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. Ludzie! Ten człowiek to Jezus, Syn Józefa, prawda? Znamy Jego ojca i matkę. Jakże on może mówić: z nieba zstąpiłem? Dlaczego zawsze jest to bluźnierca! Nie wydawajcie pochopnych sądów. Wysłuchajcie tego, co ma do powiedzenia. Pozwólcie mu mówić. Pozwólcie mu mówić. Pozwólcie nauczycielowi przemówić. Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli ojciec, który mnie posłał, nie pociągnie go do mnie. Ja zaś go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zamknijcie się! Prorocy mówią: wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Co on mówi? Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę mówię wam: kto wierzy, ma życie wieczne. Życie wieczne? Ja jestem chlebem życia! Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Jaki chleb? Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem tym jest ciało moje. Co on mówi? Które oddam za życie świata. Żydzi sprzeczali się między sobą. Jak możesz nam dać swoje ciało do spożycia? Zaprawdę mówię wam: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew napojem. Kto spożywa moje ciało i krew pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, przez którego żyję, tak i ten, który mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Oto jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest taki jak ten, który jedli wasi przodkowie i umarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa. Kto jej może słuchać? Chociaż nikt mu o tym nie mówił, Jezus wiedział, że uczniowie szemrali. To już tym się gorszycie? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Tylko Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Niektórzy z was nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są ci, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Oto dlaczego wam powiedziałem: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Co robicie? Dlaczego zwątpiliście? A wy? Czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Przecież to ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym.
Czyż nie wybrałem was? 12. A jeden z was jest diabłem. Mówił o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. To właśnie on, jeden z 12, miał go wydać. Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Rzekli więc jego bracia do niego: wyjdź stąd i idź do Judei, aby także twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nie czyń niczego w ukryciu, jeśli mają to znać. Skoro takich rzeczy dokonujesz, ukaż się światu. Jego bracia bowiem nie wierzyli w niego. Mój czas jeszcze nie nadszedł. Na was zawsze jest pora. Świat nienawidzi mnie, nie was. Bo ja świadczę o jego uczynkach. Wyjdźcie na święto. Ja zaś jeszcze nie idę, bo czas mój nie nadszedł. To im powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, poszedł i on. Jednak nie jawnie, ale skrycie. Żydzi podczas święta szukali go i pytali: gdzie on jest? Tłumy zaś szeptały o nim. Jedni mówili: jest dobry, inni: nie, przeciwnie, zwodzi ludzi. Nikt jednak nie mówił o nim otwarcie, z obawy przed Żydami. Dopiero w połowie świąt Jezus przybył do świątyni i nauczał. Zaprawdę. Żydzi zdumiewali się, mówiąc: skąd ten człowiek zna pismo, skoro go nie studiował? Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić jego wolę, pozna, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też mówi od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka jedynie własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest godzien wiary. Czyż Mojżesz nie dał wam prawa? A przecież żaden z was go nie zachowuje. Dlaczego chcecie mnie zabić? Zły duch cię opętał. Któż usiłuje cię zabić? Dokonałem jednego czynu. A już tak was to dziwi. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie. Ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków. Wy nawet w szabat dokonujecie obrzezania. Jeżeli można przyjmować obrzezanie nawet w szabat i nie jest to wykroczenie przeciw prawu, to dlaczego złościcie się na mnie, że w szabat dokonałem uzdrowienia człowieka? Nie sądźcie po zewnętrznych pozorach, lecz sądźcie sprawiedliwie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czy to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Z Bogiem. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że to Mesjasz? A przecież my wiemy, skąd pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał: i mnie znacie! I wiecie, skąd jestem! Nie przyszedłem sam od siebie. Prawdziwy jest ten, który mnie posłał. Wy go nie znacie, lecz ja go znam, bo od niego jestem. I on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać. Jednak nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w niego. Czy Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż on uczynił? Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o nim. Kapłani więc wraz z faryzeuszami wysłali strażników, aby go pojmali.
Jestem z wami. Jeszcze krótki czas. A potem wrócę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, lecz mnie nie znajdziecie. Gdzie ja będę, wy pójść nie możecie. Mówili Żydzi między sobą, dokąd zamierza pójść, skoro nie będziemy mogli go znaleźć. Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków oraz uczyć Greków? Powiedział, będziecie mnie szukać, lecz mnie nie znajdziecie. Gdzie ja będę, wy pójść nie możecie. Co to znaczy? W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus zawołał donośnym głosem. Kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy. Ten człowiek jest prawdziwym prorokiem! Mesjasz nie przyjdzie z Galilei! Pismo mówi, że Mesjasz pochodzi z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, gdzie król Dawid mieszkał. I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, ale nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów. Nie pojmaliście go? Nikt jeszcze nie przemawiał tak jak on. Czyż i wy daliście się zwieść? Słyszeliście, by ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? Ten tłum nie zna mojżeszowego prawa. Zatem będzie przeklęty. Jednym z faryzeuszów był Nikodem, ten, który przedtem przybył nocą do Jezusa. Czy nasze prawo może potępiać człowieka, zanim go przesłucha i rozpatrzy, czego się dopuścił? O, i ty też jesteś z Galilei? Zbadaj Pismo, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei. I rozeszli się do domów. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. O brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. Rabi! Tę kobietę pochwycono właśnie na cudzołóstwie. Według prawa mojżeszowego powinniśmy kamienować takie kobiety. Co ty na to powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się. Ten z was, który jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. I powtórnie nachyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Jezus podniósł się. Gdzie oni?
Nikt z nich cię nie potępił? Nikt, panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź. I nie grzesz więcej. Jezus znów przemówił do faryzeuszów. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Ono niczego nie dowodzi. Nawet jeżeli sam o sobie wydaje świadectwo, jest ono prawdziwe. Bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy nie wiecie, skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy dajecie sąd według zasad ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, mój sąd jest prawdziwy. Ponieważ nie jestem sam. Lecz ze mną jest ten, który mnie posłał. W waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Gdzie jest twój ojciec? Nie znacie mnie ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, bo godzina jego jeszcze nie nadeszła. Odchodzę. Wy będziecie mnie szukać. I w grzechu pomrzecie. Gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówi, że nie możemy iść tam, dokąd on idzie. Czyżby miał sam siebie zabić? Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. I pomrzecie w grzechach, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem. Kim jesteś? Po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić. Ten, który mnie posłał, jest prawdą. A ja przekazuję, co usłyszałem od niego. Nie pojęli, że im mówił o ojcu. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. I że niczego od siebie nie czynię. Ale mówię to, czego mnie mój ojciec nauczył. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Pozostawił mnie samego. Bo czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Jezus. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy niewolnikami. Dlaczego mówisz, wolni będziecie? Zaprawdę mówię ci. Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, będziecie wolni. Jesteście potomstwem Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy natomiast czynicie to, co wasz ojciec. Ojcem naszym jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to pełnilibyście jego czyny. Mówię wam prawdę, usłyszaną u Boga, a jednak usiłujecie mnie zabić. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Bóg jest naszym jedynym ojcem, a my jesteśmy jego prawdziwymi dziećmi. Miłowalibyście i mnie, gdyby tak było. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie moich słów? Dlatego, że nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca! I chcecie spełniać pożądania waszego ojca!
On od samego początku był zabójcą i nigdy nie trwał w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy diabeł mówi kłamstwo, od siebie mówi, ponieważ jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jesteś obłąkany! Ja mówię prawdę i właśnie dlatego mi nie wierzycie. Kto z was wykaże, że jestem winien grzechu? Jeżeli więc mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. A wy z Boga nie jesteście. Dlatego mnie nie słuchacie. Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i duch zły cię opętał? Nie jestem opętany. Czczę ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i za mną się opowiada. Zaprawdę mówię wam! Ten, kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy umarli. A ty mówisz, kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze. Nasz ojciec Abraham umarł. Chyba nie twierdzisz, że jesteś większy od niego. I prorocy poumierali. Wszyscy pomarli. Za kogo się uważasz? Gdybym ja sam siebie chwalił, moja chwała byłaby niczym. Ale chwałą otacza mnie ojciec, o którym mówicie, jest naszym Bogiem. Wy go nie znacie, a ja go znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym kłamcą jak wy, ale ja go znam. Zachowuję jego słowa. Jak możesz go znać? Wasz ojciec Abraham radował się, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. Zaprawdę mówię wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Do bluźnierca! Ukamienować go! Ukamienować! Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Rabbi, kto zgrzeszył, że jest niewidomy? On sam? Czy jego rodzice? Nie chodzi tu o grzech ani jego rodziców. Jest niewidomy, aby na nim objawiły się dzieła Boże. Dopóki jest dzień, trzeba pełnić dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc. Nikt nie będzie działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny. I nałożył je na oczy niewidomego. Obmyj twarz w sadzawce Siloam. Nazwa ta znaczy posłany. Thank you.
Niewidomy odszedł, obmył twarz i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili... Chyba tak. Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Tak, to on. Wcale nie. Jest trochę podobny. To ja jestem. A jak ci się otwarły oczy? Ktoś imieniem Jezus uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł: obmyj twarz w sadzawce Siloam. Poszedłem, obmyłem twarz i przejrzałem. Gdzie on jest? Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. A faryzeusze znów pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Położył mi błoto na oczy, obmyłem twarz i teraz widzę. Człowiek ten nie jest od Boga, bowiem nie zachowuje szabatu. Ale w jaki sposób grzesznik może takie znaki czynić? I powstało wśród nich rozdwojenie. Mówisz, że wzrok ci przywrócił. Co o nim myślisz? To prorok! Jednak Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy oraz że przejrzał. Przyprowadźcie ich. Przywołali zatem jego rodziców. Czy to wasz syn? Mówicie, że urodził się niewidomy. Jak to się stało, że teraz widzi? Wiemy, że to nasz syn i że urodził się niewidomy. Ale nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy też, kto mu otworzył oczy. Spytajcie go. Ma już swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, ponieważ bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy kto uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego jego rodzice powiedzieli: ma już swoje lata, niech mówi za siebie. Znowu więc przywołali człowieka, który był niewidomy. Przysięgnij na Boga, że powiesz prawdę. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Ja nie wiem, czy jest grzesznikiem, czy nie. Wiem tylko jedno. Byłem ślepy. A teraz widzę. Co on ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Już powiedziałem, ale nie słuchaliście. Po co znowu pytacie? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i powiedzieli: bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. Wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co zaś do niego, nie wiemy nawet skąd on pochodzi. Ha! W tym wszystkim dziwne jest, że nie wiecie skąd pochodzi, a jednak przywrócił mi wzrok. Bóg nie wysłuchuje grzeszników, lecz tych, którzy go czczą i pełnią jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby tego czynić. W grzechach przyszedłeś na świat. A śmiesz pouczać nas? I wyrzucili go z synagogi. Gdy Jezus usłyszał, co się wydarzyło, odnalazł tego człowieka. Wierzysz w Syna Człowieczego? A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Ten, którego widzisz. I ten, który mówi do Ciebie. Wierzę, Panie. I uklęknął przed Nim. Przyszedłem na świat, by sądzić. Aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli. A widzący stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do niego: chyba nie twierdzisz, że i my jesteśmy niewidomi? Gdybyście byli, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie widzimy, nadal trwacie w grzechu.
Zaprawdę mówię wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce idą za nim, ponieważ głos jego znają. Za obcym nie pójdą, lecz będą od niego uciekać, bo nie znają jego głosu. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, ale oni nie pojęli jej znaczenia. Powtórnie więc powiedział: Zaprawdę mówię wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, a owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, abyście mieli życie. Życie w obfitości. Jestem dobrym pasterzem, gotowym oddać życie za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, gdy zobaczy wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa owce i je rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem. Nie zależy mu na owcach. Ja jestem pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie oddaję za owce. Słyszałeś, co jest pasterzem? Mam też inne owce, należą do mnie, ale nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec mnie miłuje, dlatego że ja życie moje oddaję, aby potem znów je odzyskać. Nikt mi życia mojego nie zabiera, lecz ja sam je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Takie przykazanie mam od mojego ojca. Z powodu tych słów znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami. Ten go opętał! Jest opętany! Czemu go słuchacie? Opętany przez szatana nie mówiłby tak. Czyż zły duch może przywrócić wzrok? Dajcie się zwieść! Było to w zimie. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Powiedz nam otwarcie, jesteś Mesjaszem? Już wam powiedziałem, ale nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego ojca, świadczą o mnie. Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu. Znam je, idą za mną. Daję im życie wieczne, nie zginą na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. On bluźni, bluźni! Bluźnierca! Ukamienować go! Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od mojego ojca. Za który z nich chcecie mnie ukamienować? Nie chcemy cię kamienować za żaden dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Bluźnierca! Czy nie napisano w waszym prawie? Ja rzekłem, bogami jesteście? A przecież wiemy, że Pismo zawsze mówi prawdę. Bóg nazwał ludzi bogami. Ludzi, do których zostało skierowane Słowo Boże. A co do mnie, ojciec mnie wybrał i posłał na świat. Jakże możecie mówić bluźnisz, bo powiedziałem, jestem Synem Bożym? Nie wierzcie mi więc, jeżeli nie dokonuję dzieła mojego ojca, ale jeśli go dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli,
powinniście uwierzyć moim dziełom. Abyście poznali i wiedzieli, że ojciec trwa we mnie, a ja trwam w ojcu. Bluźnierca! I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Był pewien chory, Łazarz z Betanii. W Betanii mieszkała Maria i jej siostra Marta. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty miłujesz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Jezus miłował Martę oraz jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy do Judei. Rabi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, a ty znowu tam idziesz? Czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli jednak chodzi w nocy, potknie się, bo brak mu światła. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, ale idę, by go obudzić. Panie, jeżeli zasnął, wyzdrowieje. Jezus mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz nie żyje. Raduję się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Chodźmy do niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, rzekł do współuczniów: Chodźmy z nauczycielem i my, aby razem z nim umrzeć. Chodźmy. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Betania leży niedaleko Jerozolimy i wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz wiem nawet teraz, że Bóg da ci wszystko, o co poprosisz. Brat twój zmartwychwstanie. Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ten, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Tak, Panie. Wierzę, że Tyś jest Mesjasz, Syn Boży, który przyszedł na świat. Powiedziawszy to, odeszła i przywołała swoją siostrę. Nie cierpię tego. Co teraz poczynę? Nauczyciel tu jest. I woła ciebie. Kiedy Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz wciąż pozostawał w tym miejscu, w którym Marta wyszła mu na spotkanie.
Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. Chodźmy za Marią. Pośpieszcie się. Gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie przebywał Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg. Gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli. Wzruszył się w duchu i rozrzewnił. Gdzie go położyliście? Zobacz, panie. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? Wzruszony Jezus przybył do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Usuńcie kamień. Ależ panie już cuchnie. Leży w grobie od 4 dni. Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy. Dziękuję, Ojcze, żeś mnie wysłuchał. Wiem, że zawsze mnie wysłuchasz. Powiedziałem to ze względu na zebranych, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem. Łazarzu! Wyjdź z grobu! I wyszedł zmarły. Mając nogi i ręce powiązane bandażami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Natomiast niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli, co zrobimy? Spójrzcie, jak wiele ten człowiek czyni znaków. Jeżeli go tak zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą. Przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze święte miejsce i nasz naród. Słusznie. Musimy znaleźć sposób. Co na to Kajfasz? Jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł. Nic nie rozumiecie. Nie pomyśleliście, że lepiej byłoby dla was, ażeby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały nasz naród? Nie powiedział tego sam od siebie. Ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród.
i nie tylko za naród, ale tak, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim. I tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, kto będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała. A Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego. I namaściła Jezusowi nogi. A włosami swymi je wytarła. Dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go zdradzić. Dlaczego nie sprzedano olejku za 300 srebrnych denarów? A pieniędzy nie dano ubogim? Powiedział to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając pod opieką trzos, wykradał to, co tam wkładano. Zostaw ją. Przechowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubogich zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że Jezus tam jest i przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, żeby zobaczyć Łazarza, którego On wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż z jego powodu wielu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz oto król Izraela. Jezus znalazł osiołka i dosiadł go, jak jest napisane: nie bój się, córo syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Na początku jego uczniowie tego nie rozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Dawali więc świadectwo ludzie, którzy byli z nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił go z martwych. Dlatego tłum wyszedł mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że uczynił ów znak. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: widzicie? Niczego nie zyskujemy. Patrzcie, cały świat za nim poszedł. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też Grecy.
przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Zaprowadzisz nas do Niego? Filip poszedł i powiedział to Andrzejowi. Obaj powiedzieli to Jezusowi. Panie, przybyli Grecy. Pójdziesz do nich? Nadeszła godzina, by został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę mówię wam, jeśli ziarno pszenicy upadłszy w ziemię, nie obumrze, pozostanie ziarnem. Jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz moja dusza jest zatrwożona. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem, aby doświadczyć tego cierpienia. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: zagrzmiał. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Nie dla mnie przemówił ten głos, lecz dla was. Odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. A gdy ja zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wiadomo nam sprawa, że Mesjasz ma żyć wiecznie. Dlaczego potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Kim jest Syn Człowieczy? Światłość niedługo będzie z wami. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, dopóki ją macie, abyście byli synami światłości. Powiedziawszy to, Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. Chociaż uczynił tak wielkie znaki, oni w Niego nie uwierzyli, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi, a ramię Pańskie komu zostało objawione? Nie mogli uwierzyć, ponieważ Izajasz mówił także: zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, bym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jezusa i o Nim mówił. Również spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, by ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Przyszedłem na świat jako światło, by każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.
Kto posłyszy słowa moje, a ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale by go zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowo, które powiedziałem, będzie go sądzić w dniu ostatecznym. To prawda, nie mówiłem bowiem sam od siebie. Ale ten, który mnie posłał, przekazał mi wszystko, co mam powiedzieć. Wiem, że przekazanie jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Nie spuszczaj go z oka. Idź. Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedział, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. Wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy. Zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł do Szymona Piotra. Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Tego, co czynię teraz, nie rozumiesz. Zrozumiesz to jednak później. Nigdy nie będziesz mi nóg umywał, Panie. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz moim uczniem. Panie, umyj nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpany nie musi się już myć. Potrzebuje tylko nogi umyć. Bo cały jest czysty. Jesteście czyści. Oprócz jednego. Jezus wiedział, kto go wyda. Dlatego powiedział: jesteście czyści, prócz jednego. Kiedy Jezus umył im nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rozumiecie, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy czyńcie tak sobie nawzajem. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę mówię wam. Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Skoro znacie tę prawdę, postępujcie zgodnie z nią, a będziecie szczęśliwi. Nie mówię o was wszystkich.
potrzeba, by się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Mówię wam to, zanim się stanie. Abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje mojego Ojca. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie, nie wiedząc, o kim mówi, spoglądali niepewnie na siebie nawzajem. Jeden z uczniów, ten, którego Jezus miłował, znajdował się obok niego. Jemu to dał znak Szymon Piotr. Spytaj go, o którym z nas mówi. Uczeń ów przysunął się bliżej do Jezusa. Panie, kto to jest? Umaczam dla niego kawałek chleba i podam mu. Umoczył więc kawałek chleba i podał go Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. Gdy tylko Judasz wziął chleb, wstąpił w niego szatan. Prędzej. Czyń, co musisz. Nikt z ucztujących nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu Jezus rzekł: Syn Człowieczy zostaje otoczony chwałą, a w nim Bóg zostaje chwałą otoczony. Jeżeli Bóg sam doznaje chwały, to Bóg i Jego obdarzy chwałą w sobie samym i uczyni to niebawem. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale mówię wam, jak to Żydom powiedziałem. Gdzie ja będę, pójść nie możecie. Daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie. Jak ja was umiłowałem, tak wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. Panie, dokąd idziesz? Dokąd ja idę, ty teraz pójść nie możesz. Ale później pójdziesz. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść? Życie oddam za ciebie. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę mówię ci. Kogut nie zapieje, a ty się mnie zaprzesz 3 razy. Uwolnij serce od trwogi. Wierzysz w Boga. I we mnie wierz. W domu Ojca mego mieszkań wiele. A ja idę przygotować wam miejsce. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Znacie drogę, która prowadzi tam, dokąd ja idę.
Panie, przecież my nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Panie, pokaż nam Ojca. To nam wystarczy. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, dokonuje tego. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli nie wierzycie słowom, wierzcie dziełom. Zaprawdę mówię wam. Kto we mnie wierzy, dokona tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większych. Bo ja idę do Ojca. Uczynię o cokolwiek poprosicie w imię moje, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to spełnię. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Będę prosił Ojca, a On ześle wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo u was przebywa i w was będzie. Kiedy odejdę, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Kiedy przyjdzie ten dzień, poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja jestem w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Dlatego mój Ojciec go miłuje. I ja go miłuję. I objawię mu siebie. Juda, ale nie Iskariota, rzekł. Panie, co się stało, że nam się masz objawić, nie zaś światu? Kto mnie miłuje, zachowa moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, wszystkiego was nauczy. I przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Daję go nie tak, jak świat daje. Niech się nie trwożą serca wasze, ani nie lękają. Powiedziałem wam, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Mówię wam o tym teraz, zanim to nastąpi. Byście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on władzy nade mną. Ale niech świat się dowie, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec polecił. Wstańcie, chodźmy stąd. Ja jestem krzewem winnym, a Ojciec mój tym, który uprawia winnicę. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc jeszcze obfitszy. Nauka, którą wam przekazałem, oczyściła was. Wytrwajcie więc we mnie. To i ja będę trwał w was. Latorośl niewszczepiona we winny krzew nie może sama przynosić owocu. Tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Jam krzewy winny. Wy, latorośle. Kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie uczynicie. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak latorośle.
uschniętą zbiera się, wrzuca do ognia i płonie. Gdy we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się. To, że przyniesiecie wiele owocu i będziecie moimi uczniami, przysporzy chwały mojemu Ojcu. Miłuję was, tak jak Ojciec mnie umiłował. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, jak ja zachowałem przykazania Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była we was i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Wtedy też Ojciec da wam wszystko, o cokolwiek poprosicie. W imię moje przykazuję wam. Miłujcie się wzajem. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście należeli do świata, świat miłowałby was jako swoją własność. Ale ponieważ nie należycie do świata, bo ja was sobie wybrałem, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi i ojca mego. Nie mieliby grzechu, gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał. Lecz widzieli je, a jednak znienawidzili mnie i ojca mego. Stało się to jednak, by się wypełniło słowo napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, Duch Prawdy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Powiedziałem wam to, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić dlatego, że nie poznali ani ojca, ani mnie. Powiedziałem wam o tym, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam to powiedziałem. Nie powiedziałem wam tego na początku, ponieważ byłem z wami. Teraz idę do tego, który mnie posłał. A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. A ponieważ to powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Zaprawdę mówię wam, lepiej dla was, że odchodzę. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go wam. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu dlatego, że we mnie nie wierzą. O sprawiedliwości, bo idę do ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie. Bo władca tego świata został już osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale na razie nie możecie tego pojąć. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. Otoczy mnie chwałą, bo z mego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy? Mówi nam: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać? I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz: bo idę do Ojca. Co znaczy ta chwila, o której on mówi? Nie rozumiemy tego. Jezus poznał, że chcieli go zapytać. Mówię: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Czy to o to siebie nawzajem pytacie? Zaprawdę mówię wam, wy będziecie płakać, a świat się będzie weselił. Będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje bólu, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, nie pamięta o bólu, lecz raduje się, że człowiek przyszedł na świat. Tak samo jest z wami. Smucicie się. Zobaczę was znowu i rozradują się serca wasze, a radości waszej już nikt wam nie zdoła odebrać. Tego zaś dnia o nic mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę mówię wam, ojciec w imię moje da wam, o co go poprosicie. Do tej pory o nic go nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy nie będę wam mówił w przypowieściach, ale otwarcie oznajmię wam o Ojcu. Wtedy będziecie prosić w imię moje. Nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znów opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie: teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Teraz wierzycie? Nadchodzi godzina, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę. Zostawicie mnie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, bo wypełniłem dzieło, które mi dałeś. Ojcze, otocz mnie teraz chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś. A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Za nimi proszę, nie za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo do Ciebie należą. Co moje jest Twoje, a co Twoje jest moje. W nich zostałem otoczony chwałą. Ja idę do Ciebie. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są.
Ojcze Święty, zachowaj ich, proszę, w imię Twoje, które mi dałeś, aby stanowili jedno, jak my stanowimy jedno. Dopóki z nimi byłem, strzegłem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich. Nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, przez którego wypełniło się pismo. Teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. To ja przekazałem im Twoje słowo. Świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem. Nie proszę Cię, abyś ich zabrał ze świata, ale proszę, abyś ich ustrzegł od złego. Oni nie należą do świata, tak jak i ja nie należę. Proszę Cię, Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. I za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Proszę, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, niech i oni stanowią w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Przekazałem im chwałę, którą mi dałeś, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby tak się zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę, którą Ty mi dałeś, bo umiłowałeś mnie, nim świat powstał. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja poznałem. Oni wiedzą, że mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To powiedziawszy, Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało go spotkać, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Był z nimi Judasz, który go wydał. Jezus rzekł do nich: Ja jestem. Cofnęli się i upadli na ziemię. Jezus powtórnie zapytał: Kogo zatem szukacie? Jezusa z Nazaretu. Już powiedziałem, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Ojcze, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze było na imię Malchos. Schowaj swój miecz do pochwy! Czyż nie miałbym wypić kielicha, który mi podał mój ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. Za Jezusem szedł Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. Czy i ty jesteś uczniem tego człowieka? Nie. Nie jestem. Było zimno, więc strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i ogrzewali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan zapytał Jezusa o uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Niczego nie uczyłem potajemnie. Dlaczego mnie wypytujesz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co powiedziałem. Wiedzą, co mówiłem. Jak się zwracasz do arcykapłana? Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeśli prawdę mówię, dlaczego mnie bijesz? Wtedy Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Zapytano go: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Nie, nie jestem. Piotr zaprzeczył. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Nie. A wtedy kogut zapiął. Wczesnym rankiem od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretoru. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: O co oskarżacie tego człowieka? Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Zabierzcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Nam nie wolno nikogo skazać na śmierć. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Piłat powtórnie wszedł do pretorium i przywołał Jezusa. Jesteś królem żydowskim. Czy mówisz to od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany przez arcykapłanów. Nie. Moje królestwo nie jest stąd. Więc jesteś królem? Tak, jestem królem.
Narodziłem się i przyszedłem na świat po to, by dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mnie. Co to jest prawda? Piłat powtórnie wyszedł do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy, ale... istnieje u was zwyczaj, że na święto Paschy uwalniam wam jednego więźnia. Czy chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Wówczas Piłat kazał wziąć Jezusa i ubiczować go. Żołnierze uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski, i policzkowali go. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił: spójrzcie, oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Spójrzcie, oto człowiek. Jezus wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Weźcie go sobie i ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. My mamy prawo. On powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie odpowiedział. Nie chcesz mówić ze mną. Pamiętaj, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ukrzyżować ciebie. Nie miałbyś władzy nade mną, gdyby nie dano ci jej od Boga. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, starał się znaleźć sposób, aby go uwolnić. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Kto ogłasza się królem, ten sprzeciwia się Cezarowi. Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
Był to dzień przygotowania Paschy, około południa. Piłat rzekł do Żydów: oto wasz król. Na śmierć. Na śmierć. Na śmierć. Czy mam ukrzyżować waszego króla? Nie mamy króla, a jedynie Cezara. Piłat więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony. Pośrodku zaś Jezusa. Piłat wypisał tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Wielu Żydów czytało ten napis, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. Napis był w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale raczej, że... on sam nazwał się królem żydowskim. Napisałem, co napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę, która nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy. Tak miały się wypełnić słowa pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża stały matka jego, siostra matki jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował. Oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: to matka twoja. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na gałąź hizopu gąbkę namoczoną w occie i do ust mu podano. O,
Jezus skosztował octu. Wypełniło się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano nogi i usunięto ich ciała. Prosili, aby ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ponieważ był to dzień przygotowania. Ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Przyszli więc żołnierze i połamali nogi tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Jednak jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. A natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego łamać nie będziecie. I znowu w innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei zapytał Piłata, czy może zabrać ciało Jezusa. Józef był uczniem Jezusa, ale ukrytym z obawy przed Żydami. Piłat zezwolił. Józef poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył i Nikodem, ten, który rozmawiał z Jezusem w nocy, i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, zgodnie z żydowskim obyczajem grzebania zmarłych. Na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w nim zaś nowy grób, w którym nikogo jeszcze nie złożono. Tam więc ze względu na żydowski dzień przygotowania pochowano Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Pobiegła więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Piotr i ów drugi uczeń udali się do grobu. Biegli razem. Lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył do grobu pierwszy. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednak do środka nie wszedł. Przybył także Szymon Piotr. Wszedł do wnętrza grobu. Ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, w innym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza ów drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie odeszli do domu. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy płakała, nachyliła się do grobu. Ujrzała dwóch aniołów w bieli,
siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Rzekli do niej: niewiasto, dlaczego płaczesz? Zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie go teraz położono. Odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Niewiasto, dlaczego płaczesz? Powiedz, kogo szukasz. Sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: jeśli ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Mario. Powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni. Czyli nauczycielu. Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wróciłem do ojca. Udaj się do moich braci. Powiedz im, że wstępuję do ojca mego i ojca waszego. Mojego Boga i waszego. Maria Magdalena poszła do uczniów i oznajmiła im: widziałam Pana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przybył Jezus i stanął pośrodku. Pokój z wami. A powiedziawszy to, pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się, ujrzawszy Pana. A Jezus rzekł do nich: pokój z wami. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich. Weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A jeden z uczniów, Tomasz, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, kiedy przybył Jezus. Inni uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Jeśli nie zobaczę na jego dłoniach śladu gwoździ i nie włożę w nie mojego palca, a ręki do boku, nie uwierzę wam. Tydzień później, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przybył mimo drzwi zamkniętych i stanął pośrodku. Pokój z wami. Włóż tu swój palec i zobacz ręce. Podnieś rękę i włóż do mego boku. Przestań niedowierzać, uwierz. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Szymon Piotr, Tomasz zwany bliźniakiem, Natanel z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów przebywali razem. Szymon Piotr powiedział do nich:
Idę łowić ryby. Idziemy i my z tobą. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wszyscy. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Kiedy nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Jednak uczniowie nie wiedzieli, że to był On. Dzieci, macie coś do jedzenia? Nie mamy! Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc sieć i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Umiłowany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią do brzegu, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, około 200 łokci. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się węgle, a na nich ułożoną rybę i chleb. Przynieście ryb, które złowiliście. Szymon Piotr wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. Mimo tak wielkiej liczby, sieć się nie rozerwała. Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. Już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Tak, Panie. Wiesz, że Cię miłuję. Paś baranki moje. Jezus zapytał po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Tak, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Paś owce moje. Zapytał po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że go trzeci raz zapytał: miłujesz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Paś owce moje. Zaprawdę mówię Ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale na starość wyciągniesz ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Jezus rzekł do niego: pójdź za mną. Piotr obrócił się i zobaczył idącego za sobą ucznia, którego Jezus miłował, a który podczas wieczerzy siedział u jego boku i zapytał: Panie, kto cię zdradzi? Rzekł do Jezusa: Panie, a co z nim będzie? Jeśli chcę, by pozostał, aż przyjdę,
Co tobie do tego? Pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział, że nie umrze. Lecz jeśli chcę, by pozostałaś, przyjdę, co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest także wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a gdyby je szczegółowo opisać, cały świat nie pomieściłby spisanych ksiąg.